Rozdział 35. Nawrót zainteresowania pani Pennyman dla tego dżentelmena nie miał granic, jakich by sobie życzyła Katrin. Trwało ono też na tyle długo, że pozwoliło jej odczekać jeszcze tydzień, zanim znów o nim napomknęła. Przypuściła szturm w podobnych okolicznościach, co poprzednio. Siedziała z bratanicą o wieczornej porze. Tylko że tym razem wieczór nie był tak gorący, to też zapalono lampę i Katrin usadowiła się przy niej z robótką. Pani Pennyman posiedziała pół godziny na balkonie, po czym weszła, krążąc niepewnie po pokoju. W końcu pogrążyła się w fotelu obok Katrin i splutwszy dłonie zapytała z wyrazem lekkiego podniecenia, czy będziesz się gniewała, jeśli jeszcze coś ci powiem o nim? Katrin popatrzyła na nią ze spokojem. Kto to jest on? Ten, którego ongiś kochałaś. Nie będę się gniewała, ale i nie będzie mi to miłe. Przekazał ci parę słów, ciągnęła pani Pennyman. Obiecałam, że powtórzę, więc muszę dotrzymać obietnicy. Katrin zdążyła zapomnieć przez te wszystkie lata, jak niewiele miała do zawdzięczenia ciotce w tamtych smutnych czasach. Już dawno przebaczyła pani Pennyman jej zbytnią gorliwość. W tej chwili jednak skłonność ciotki do bezinteresownej ingerencji w cudze sprawy, te przekazywane wiadomości i spełniane obietnice, wszystko to przypomniało jej, że ma do czynienia z kobietą niebezpieczną. Powiedziała, że nie będzie się gniewała, a przecież rozdrażniło ją to na chwilę. Nie dbam o to, co zrobisz ze swoją obietnicą, odrzuciła. Wszelako pani Pennyman, obdarzona wysoce rozwiniętym poczuciem świętości obietnic honorowych, nie ustępowała. Posunęłam się zbyt daleko, żeby się wycofać, oświadczyła, nie zadając sobie wszakże trudu, by wyjaśnić, co właściwie uczyniła. Pan Townsend bardzo usilnie pragnie cię zobaczyć, Katrin. Wierzy, że gdybyś wiedziała, jak dalece tego pragnie i dlaczego, przystałabyś na to widzenie. Nie ma powodu, odparła Katrin. Żadnego uzasadnienia. Od tego zależy jego szczęście. Czy to nie wystarczy? Przekonywała żywo pani Pennyman. Mnie nie. Moje szczęście od tego nie zależy. Sądzę, że po tym spotkaniu i ty będziesz szczęśliwsza. Wyjeżdża, by znów podjąć swą tułaczkę. Bardzo samotny to jest żywot. Niespokojny, bez radości. Pragnie z tobą pomówić przed wyjazdem. Upiera się. Nie przestaje o tym myśleć. Ma ci do powiedzenia coś bardzo istotnego. Twierdzi, że nigdy go nie rozumiałaś, że nigdy go nie oceniałaś sprawiedliwie i to przekonanie zawsze okropnie mu ciążyło. Pragnie się usprawiedliwić. Ufa, że zrobi to w dwóch słowach. Pragnie cię spotkać jak przyjaciel. Katrin słuchała tego zdumiewającego przemówienia, nie odrywając oczu od robótki. Miała parę dni, by przyzwyczaić się do myśli, że Morris Townsend stał się znów teraźniejszością. Gdy pani Pennyman skończyła, odpowiedziała jej po prostu: powiedz proszę panu Townsendowi, że ja pragnę, aby zostawił mnie w spokoju. Ledwie to powiedziała, ciszę letniego wieczoru przeszył krótki, mocny dzwonek. Katrin spojrzała na zegar, wskazywał kwadrans po 9:00. Pora nader późna na wizyty, zwłaszcza w opustoszałym mieście. W tej samej chwili pani Pennyman poderwała się nieznacznie i oczy Katrin szybko zwróciły się na ciotkę. Napotkały jej oczy i przez moment badały je surowo. Pani Pennyman poczerwieniała, minę miała strapioną, jakby się do czegoś przyznawała. Katrin domyśliła się, co oznaczało to spojrzenie i szybko podniosła się z fotela. Ciotko Pennyman, powiedziała tonem, który mocno przestraszył starszą damę. Czyżbyś sobie pozwoliła? Katrin, najdroższa, jąkała się pani Pennyman. Poczekaj, aż go ujrzysz sama. Katrin zatrwożyła ciotkę, ale sama też była zatrwożona. Już chciała biec i zapowiedzieć służącej, która zmierzała właśnie w stronę drzwi, żeby nikogo nie wpuszczano, lecz powstrzymała ją obawa, że natknie się na swego gościa. Pan Morris Townsend, wahając się co czynić, usłyszała te słowa jak przez mgłę, a przecież dość wyraźnie. Stała zwrócona plecami do drzwi i przez dłuższą chwilę nie poruszała się, czując, że wszedł do salonu.
Nie wyrzekł wszakże ani słowa i w końcu odwróciła się. Stał pośrodku pokoju, z którego ciotka dyskretnie się wymknęła. Nigdy by go nie poznała. Miał teraz 45 lat i postać jego nie przypominała tej prostej, smukłej, młodzieńczej sylwetki, jaką pamiętała. Prezencję jednak miał wytworną, co podkreślała jeszcze jasna, lśniąca broda rozpostarta na wyprostowanej godnie piersi. Katrin rozpoznała po chwili górną połowę jego twarzy, nadal bardzo urodziwą, mimo iż pukle włosów nad czołem zrzedły nieco. Stał w postawie uniżonej, utkwiwszy wzrok w jej twarzy. Ośmieliłem się, zaczął i urwał, spoglądając wokół siebie, jakby oczekiwał, że poprosi go, by usiadł. Głos był ten sam, lecz nie miał już dawnego czaru. Przez chwilę Katrin czuła się nieswojo, wyraźnie bowiem sobie powiedziała, że nie poprosi go, by usiadł. Dlaczego przyszedł? To niewłaściwe z jego strony. Morris był zakłopotany, lecz Katrin nie przyszła mu z pomocą. Nie dlatego, by cieszyło ją to zakłopotanie, przeciwnie. Potęgowało tylko jej własne skłonności tej natury i przyprawiało o udrękę. Ale jakże miała go przywitać, czując tak wyraźnie, że nie powinien był przychodzić. Tak bardzo chciałem, postanowiłem, podjął Morris i znów urwał. Nie było to łatwe. Katrin nie powiedziała dotąd ani słowa i pewnie wspomniał ze zgrozą jej dawny dar milczenia. Nadal wszakże nie spuszczała z niego oczu, czyniąc przy tym najdziwniejsze spostrzeżenie. Było to jak gdyby on i nie on. Był to jak gdyby on i nie on jednocześnie, człowiek, który niegdyś znaczył dla niej wszystko. A przecież ta osoba nic dla niej teraz nie znaczyła. Jakżeż to było dawno temu. Jakże się zestarzała i jak wiele ma za sobą. Żyła tym, co miało związek z nim i wyczerpała te zasoby. Tymczasem ten człowiek nie wyglądał na nieszczęśliwego. Był przystojny i dobrze się trzymał. Nienagannie ubrany, dojrzały, niczego mu nie brakowało. Patrząc nań, Katrin wyczytała mu z oczu jego dzieje. Urządził się wygodnie i nigdy go nie pochwycono w sidła. Ale nawet gdy sobie to uświadomiła, nie miała ochoty go usidlić. Ciążył jej swoją obecnością i pragnęła jedynie, żeby sobie poszedł. Czy nie usiądziesz? Spytał. Myślę, że lepiej, jeśli nie będziemy zasiadali. Obrażam cię swoją wizytą. Był bardzo uroczysty, mówił tonem pełnym uszanowania. Sądzę, że nie powinieneś tu przychodzić. Czy pani Pennyman ci nie mówiła? Nie przekazała ci ode mnie wiadomości? Mówiła mi coś, ale nie zrozumiałam. Wolałbym, żebyś pozwoliła mnie samemu to powiedzieć. Pozwól, że będę mówił sam za siebie. Nie sądzę, aby to było konieczne. Odparła Katrin. Dla ciebie może nie, ale dla mnie tak. Dałoby mi to wielką satysfakcję, a nie mam ich za wiele. Zdawał się przybliżać ku niej, więc cofnęła się. Czy nie możemy być znowu przyjaciółmi? Nie jesteśmy wrogami, sprostowała. Nie żywię do ciebie żadnych innych uczuć jak przyjazne. O, nie wyobrażasz sobie, jak szczęśliwy jestem, słysząc od ciebie takie słowa. Katrin powstrzymała się od uwagi, że dobrze odmierzyła ich znaczenie. On tymczasem ciągnął dalej. Nie zmieniłaś się. Oszczędziły cię minione lata. Płynęły bardzo spokojnie, powiedziała Katrin. Nie pozostawiły na tobie żadnych śladów. Jesteś cudownie młoda. Tym razem udało mu się podejść bliżej. Stał teraz tuż przy niej. Widziała jego gładką, wyperfumowaną brodę i oczy. Jakieś dziwne, twarde. Była to twarz zupełnie inna, aniżeli dawniej, inna niż za młodu. Gdyby go takim po raz pierwszy zobaczyła, nie podobałby jej się wcale. Miała wrażenie, że uśmiecha się albo próbuje się uśmiechnąć. Katrin, rzekł zniżając głos, nigdy o tobie myśleć nie przestałem. Proszę cię, nie mów mi tego, odpowiedziała. Nienawidzisz mnie? Ależ nie, zaprzeczyła.
W jej głosie było coś, co go nie śmieliło, lecz zaraz odzyskał równowagę. Zatem masz dla mnie jeszcze odrobinę życzliwości? Nie wiem, czemu przychodzisz i pytasz mnie o takie rzeczy? Wykrzyknęła Katrin. Dlatego, że przez lata całe pragnąłem nade wszystko, abyśmy żyli w przyjaźni po dawnemu. To niemożliwe. Czemu nie? Gdybyś pozwoliła, ale ja nie pozwolę. Znów przyjrzał się jej w milczeniu. Rozumiem, moja obecność niepokoi cię i dręczy. Pójdę więc, ale pozwól, bym jeszcze cię odwiedził. Proszę cię, nie przychodź więcej. Nigdy? Nigdy? Katrin zebrała wszystkie siły, pragnęła mu powiedzieć coś takiego, co by mu na zawsze zagrodziło drogę do jej domu. Postępujesz niewłaściwie i nie ma ku temu żadnych podstaw. Ach, pani umiłowana, nie jesteś dla mnie sprawiedliwa, zawołał Morris. Czekaliśmy przecie tylko i teraz możemy zrobić, co zechcemy. Źle ze mną postąpiłeś, przypomniała Katrin. Nie, jeśli pojmiesz to właściwie. Wiodłaś ten swój spokojny żywot u boku swego ojca, tego właśnie nie mogłem, nie chciałem cię pozbawić. Tak, wiodłam go zaiste. Morris wiedział, jak bardzo jego sprawa ucierpiała na tym, że nie mógł dodać, iż Katrin miała z tego dodatkową korzyść. Nie trzeba bowiem tu tłumaczyć, że znał treść testamentu doktora Slopera. Nie speszyło go to jednak. Bywają gorsze dole, wykrzyknął z przekonaniem. Można było przypuszczać, że ma na myśli swoją własną, nieugruntowaną sytuację. Zaraz też dodał znacznie tkliwiej Katrin. Czy nigdy mi nie wybaczyłaś? Wybaczyłam ci dawno temu, ale próżno byśmy usiłowali zostać przyjaciółmi. Dlaczegoż by nie? Jeśli zapomnimy o przeszłości, przed nami jest jeszcze przyszłość, dzięki Bogu. Ja nie zapomnę. Nie mogę, odparła Katrin. Zbyt okrutnie ze mną postąpiłeś, bardzo to odczułam, bolało mnie to całe lata. Katrin mówiła to wszystko, by zrozumiał, lecz nie powinien jej odwiedzać. Nie mogę do tego wrócić, nie mogę zacząć od nowa, wszystko to umarło i zostało pogrzebane. Za wiele dla mnie znaczyło i bardzo odmieniło moje życie. Nie spodziewałam się ciebie tu zobaczyć kiedykolwiek. Ach, więc jesteś zagniewana, wykrzyknął Morris, chcąc za wszelką cenę wykrzesać z jej spokoju jakąś iskierkę namiętności. Wówczas mógłby mieć nadzieję. Nie, nie jestem zagniewana. Gniew nie może trwać latami, ale jest jeszcze coś innego. Odczucia, silne odczucia pozostają, tylko że ja nie mogę o tym mówić. Morris spoglądał na nią, chmurnie głaszcząc brodę. – Czemu nie wyszłaś za mąż? – spytał znienacka. – Miałaś możliwości. – Nie chciałam wyjść za mąż. – No tak, jesteś bogata, wolna, nic nie miałaś do wygrania. – Nic nie miałam do wygrania – powtórzyła za nim Katrin. Morris rozejrzał się dokoła niezdecydowanie i westchnął z głębi piersi. – Cóż, miałem nadzieję, że moglibyśmy nadal się przyjaźnić. – W odpowiedzi na twoją propozycję zamierzałam powiadomić cię przez ciotkę, że nie masz po co przychodzić, ale ty nie poczekałeś na odpowiedź. Do widzenia zatem. Wybacz natręctwo. Skłonił się i Katrin zawróciła w głąb salonu. Stała tam jeszcze dobrą chwilę odwrócona, patrząc w ziemię, mimo że słyszała, jak zamknął za sobą drzwi. W holu natknął się na panią Pennyman podnieconą, żądną wieści. Snuła się tam najwyraźniej, oscylując między sprzecznymi uczuciami, ciekawością i godnością. Pięknie to pani obmyśliłaś, rzekł, wciskając kapelusz. Taka jest nieustępliwa? Zdziwiła się pani Pennyman. Nie zależy jej na mnie ani odrobinę. I przybiera te swoje przeklęte, oschłe tony. Bardzo oschłe? Dopytywała troskliwie pani Pennyman. Morris zignorował jej pytanie. Stał jeszcze chwilę w kapeluszu, rozważając. Ale dlaczego u diabła nie wyszła w ogóle za mąż? Właśnie, dlaczego? Westchnęła pani Pennyman.
po czym jak gdyby czując, że nie udzieliła należytego wyjaśnienia, dorzuciła – ale nie stracisz pan nadziei, wrócisz. Wrócę? Diabła tam, niedoczekanie. I Morris Townsend zamaszystym krokiem przesadził próg domu, pozostawiając panią Pennyman w osłupieniu. Tymczasem w salonie Katrin, powróciwszy do robótki, usadowiła się z nią jakby na resztę życia.